Witam Armię WK, witam hejterów, witam wszystkich po raz kolejny w jednej z waszych ulubionych serii, czyli nowe badania. I dzisiaj nie będzie tylko i wyłącznie jednego badania, będą cztery badania, w tym jedna metaanaliza, która sprawdza 20 ponad lat badań, jeśli chodzi o temat dzisiejszego odcinka. I właśnie, czy jest przedział hipertroficzny? Bo mówi się o tych 8-12 powtórzeniach, ale też wiadomo, że można fajnie budować mięśnie tylko na przedziale siłowym, bo teraz wyszedł cały ten power building. Wiadomo też, że na przykład 15 powtórzeń warto jest czasami wrzucić i chociażby robić taką rotację powtórzeń na przedziale siłowym, powiedzmy, że hipertroficznym, czyli te 8-12 i wytrzymałości siłowej, czyli tych około 15. Ale właśnie literatura w ostatnich latach pokazuje nam, że może to być dużo większy zakres niż się nam wydaje, że nawet 30% ciężaru maksymalnego może odpowiadać za równie dobrą hipertrofię, jak chociażby takie właśnie ciężkie czy po prostu ćwiczenia w przedziale od 1 do 20 powtórzeń. Możliwe, że 30-40 powtórzeń też daje nam fajny efekt. Także startujemy na początku te trzy badania, które chcę przytoczyć i później wam przedstawię metaanalizę na sam koniec. Ok, no więc wszystkie trzy badania są z 2016 roku, także całkiem świeże i potwierdzają tylko i wyłącznie wcześniejsze domysły, że być może wystarczy naprawdę leciutko trenować i tak będzie fajnie. Więc badanie numer 1, oczywiście linki do wszystkich badań macie w opisie filmu, razem z tą metaanalizą, jeśli chcecie sobie zerknąć co i jak. No więc mamy dwie grupy. Pierwsza z nich trenowała na ciężarze 80% maksa i wykonywali serię po 8 do 12 powtórzeń, czyli ten, powiedzmy, przedział hipertroficzny. I druga grupa trenowała na ciężarze 30% ciężaru maksymalnego, czyli wyobraźcie sobie, jak malutko to jest. Jeśli wyciskacie stówę na klatę, to robicie 30 kg serię. No i serię tutaj od 30 do 40 powtórzeń. Oni wykonywali tym ciężarem 30% swojego maksa. Oczywiście ważne jest to, że wyrównana była tutaj objętość, także liczba serii była dostosowana pod to, żeby objętość była identyczna. I jeszcze była trzecia grupa, która wykonywała na zmianę 80% i 30% ciężaru maksymalnego. Dwa tygodnie trenowali na 80%, później dwa tygodnie trenowali na 30% ciężaru maksymalnego. Także robili takie żonglowanie, robili periodyzację liniową, co dwutygodniowe zmiany. No i jak pewnie się już domyślacie, mieli identyczne wyniki, jeśli chodzi o hipertrofię. Tutaj była badana, był badany przyrost zginaczy stawu łokciowego, czyli biceps i mięsień ramienny. Zero różnicy. Wszystkie trzy grupy identyczne przyrosty. Teraz lecimy do badania numer 2. Wszystkie grupy wykonywały trening full body workout przez 12 tygodni i jedna grupa robiła 3 serie po 8 do 12 powtórzeń, druga grupa robiła 3 serie 20 do 25 powtórzeń. Wszystkie serie, co jest bardzo istotne, były wykonywane do upadku mięśniowego. Było badane włókna typu pierwszego i typu drugiego, czyli włókna białe i czerwone. I zarówno w grupie, która robiła bardzo ciężkie, powiedzmy relatywnie, te 8 powtórzeń, i zarówno w grupie, która robiła te 20 do 25, czyli wiecie, takie bardziej siłowe i bardziej wytrzymałościowe treningi, identyczne były przyrosty zarówno białych, jak i czerwonych mięśni. I tutaj odsyłam do swojego filmu, gdzie tłumaczę, że nie ma sensu trenować pod konkretne włókna, białe albo czerwone, tak? Że na przykład jakiś mięsień ma więcej wolnokurczliwych, więc powinno się wykonać
więcej powtórzeń na niego. Niekoniecznie jest to dobre. Odsyłam tam do filmu. No i tutaj jest po raz kolejny udowodnione, że zdecydowanie nie jest tak. I oczywiście poza tym, że białe i czerwone włókna tak samo się rozwinęły w obu grupach, no to ogólny przyrost mięśni też był taki sam. Więc to po raz kolejny pokazuje, że 30 czy tam 40% intensywności, 30-40% ciężaru maksymalnego, to już nam wystarcza, jeśli jest pociągnięte blisko albo do upadku mięśniowego. Będzie dawało taki sam efekt, jak kiedy byśmy robili serie bardzo ciężkie również do takiego etapu. No i badanie numer 3 to akurat popełnił Brad Schoenfeld. Jestem wielkim wielbicielem Brada. Tutaj byli badani 4-letni lifterzy, czyli osoby, które co najmniej 4 lata trenują. Połowa grupy wykonywała serię po 8 do 12 powtórzeń 3 razy w tygodniu. Druga połowa robiła serię 2 do 4 powtórzeń raz w tygodniu, 8 do 12 powtórzeń raz w tygodniu i 20 do 30 powtórzeń jeszcze jeden raz w tygodniu. Także pierwsza grupa robiła przedział hipertroficzny 3 razy w tygodniu. Druga grupa robiła siłę, hipertrofię i wytrzymałość siłową. Obie grupy ciągnęły wszystkie serie blisko upadku mięśniowego. Także znowu jest ten faktor, że były te serie nie tak, wiecie, popykane i gitara, tylko praktycznie do upadku albo do upadku całkiem. No i wszędzie była wyrównana objętość, czyli ciężar razy serię razy powtórzenia. Wszystko to, ta liczba końcowa była wyrównana w obu grupach. No i obie grupy oczywiście znowu wykazały praktycznie identyczne przyrosty, w tym, że w grupie, którą tutaj której brat dał zróżnicowanie, czyli mała periodyzacja falowa, coś, co ja zdecydowanie polecam dla średnio zaawansowanych, tutaj macie 4-letnich lifterów, ona miała delikatnie lepszą hipertrofię, co daje nam do myślenia, że zdecydowanie lepiej jest robić żonglowanie właśnie tymi przedziałami powtórzeń, niż żebyśmy robili cały czas tylko i wyłącznie, powiedzmy, hipertrofię, albo cały czas tylko i wyłącznie przedział siłowy. To jest to, co ja polecam w planach dla średnio zaawansowanych. Jeszcze raz odsyłam w karcie do mojego planu dla średnio zaawansowanych. Także widzicie, dzień siłowy, dzień hipertroficzny, dzień z wytrzymałością siłową, albo nawet jeszcze wyżej, może te 20 do 30 powtórzeń, tak jak tu nam badania pokazują, też dadzą fajny efekt. W każdym razie wiedzmy to, że zróżnicowanie jest dobre, jeśli nie jesteśmy początkującym. Plan dla początkujących również w karcie. No i na sam koniec daję to już takie bardziej czyste informacyjnie niż tutaj cytowanie, bo to jest właśnie ta metaanaliza, znowu Brad Schoenfeld. Dosłownie to jest świeżynka, bo to jest z września, september, jeśli to jest wrzesień, to z września. Brad wypuścił metaanalizę 22 lat badań w tej tematyce, gdzie porównywano treningi poniżej 60% ciężaru maksymalnego i powyżej. No i cała ta metaanaliza, 22 lata badań w tym temacie pokazują zdecydowanie, absolutnie, że nie ma przedziału hipertroficznego, jeśli serie są ciągnięte do praktycznie maksa albo do maksa, to nieważne, czy to będzie 30% ciężaru maksymalnego, 60%, 90%. Jeśli objętość będzie wyrównana, wszędzie będziemy mieli takie same wyniki. No i co? Bardzo to jest ciekawe, bo nawet my polecaliśmy, wydaje mi się, że na seminarium, które robiliśmy z owcą, podawałem, że od 60 w górę jest takie zalecane, bo generalnie na tym literatura bazowała wiele lat i teraz te najświeższe badania pokazują nam, że no jeśli jest to ciągnięte do końca, to możemy nawet na drastycznie małych ciężarach zrobić takie same efekty, jak gdybyśmy trenowali naprawdę ciężko. Ale, pozostaje tu ale, to są, wiecie, króciutkie badania. Tu jedno trwało na przykład 12 tygodni,
I weźmy pod uwagę jeszcze to, że ciężko jest progresować, jeśli byśmy trenowali powiedzmy na 30% ciężaru maksymalnego. Wyobraźcie sobie, że 3 dychy na klatę na 40 powtórzeń i spróbujcie teraz dokładać cały czas na tych 40 powtórzeniach. To jest bardzo ciężkie i myślę, że nie wróży to długiego progresu długofalowo. I znowu wracam tu do tego, że koniecznie, jeśli nie jesteśmy początkujący, to ja widzę to w ten sposób, że polecam te 3 różne przedziały. Jeśli trenujecie 3 razy w tygodniu wszystkie partie, tak jak znowu ja zalecam, żeby każda partia była 3 razy w tygodniu dla maksymalizacji hipertrofii trenowana, to właśnie, żeby to była żeby była różnorodność, żeby było posegregowane przedziały. Siła, hipertrofia, wytrzymałość siłowa albo w ogóle machanie nawet 30% ciężaru maksymalnego. I nie będę przedłużał. Jeśli się podobało, dajcie łapy w górę, żebym wiedział, żeby robić dalej tą serię i żeby więcej filmów z tej serii powstawało. Tyle ode mnie na dzisiaj. Na razie.